Cześć wszystkim, z Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry ShopeeGip. No jak domyślacie się, to promot nadal nie zrobił mapy dla Eurotrucka, więc dalej gramy w co innego. Wygląd się nic nie zmienił, skakać nadal się nie da. Dobra, co tu mamy? Coś. Aha, tu coś jest naszego. Dobra, no idziemy przez drzwi normalnie. Ta muzyczka jest taka wciągająca, powiem wam szczerze. Szczerze wam powiem, nie pamiętam, co żeśmy robili ostatnim razem. Ostatnim razem z tego co chyba oglądałem moją playlistę na YouTubie, to żeśmy otwierali dział dla magów. Więc dzisiaj trzeba po prostu dalej pociągnąć ten temat. No dobra, zobaczmy, przelecimy jeszcze młotkiem. 100, 100, 100, 100. Ja chyba naprawiałem w poprzednim odcinku pod koniec. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tak, wszystko. Jeszcze zobaczmy. Ja tu już otworzymy. Stan. Tych 10, tych 7, 5. Zobaczymy, co pójdzie z tym. Platę spodenek mam tylko 5. Stafy mamy małutko. Mówimy 6. Ale tu handlów to nie lubię mieć nieparzyste liczby. Tego zamówimy trochę. Trochę basic. Tych hemów mamy 6, to będziemy wszystko. Oj. Tyk, tak. O, tych jak mamy malutko, już trochę się zrobiło. Jednego tego weźmiemy. Trochę butów, rękawiczek, tych spodni. No tych hemów nie muszę, bo nikt tak nie kupuje. Dla magów to jeszcze mamy. To też mamy, to też mamy. I 6000 poszło. A zobaczmy wtedy, jakie możemy questa zacząć. Zestaw dla maga. Cisnąć. No dobra, weźmiemy to. Tak. Zestaw dla maga. Musimy coś. A to zostawimy, to zostawimy. To może tu pójść. Różdżki chyba nie było w zestawie. Zostawię sobie jedną sztukę, to pójdzie tu wciśnie. To jest. To też tu wciśniemy. Tu. Też. Portki zostawimy, buty zostawimy i pasek zostawimy. Boże, mylą się klawisze. Mamy tak, co musimy sprzedać? Czyli różek nie musimy. Mamy co? Mamy pasek, buty, spodnie, czapkę i rękawiczki. Czyli muszę wziąć sobie. Oj, krycie na sztukę nie powiesz. Buty mamy, pasek mamy. Jedno to, to mamy, to. Aha, czyli mamy cały zestaw. A ty co? No dobra. To otwieramy. No, o, już pierwsze ofiary idą. Pani nie wzięła, pani warrior.
No i dobra. Dwóm magom wcisnęliśmy rzeczy. Warrior. Kurde, słuchawka mi pada z ucha cały czas. Wise. Gdyby nie to, że mam teraz dla magów questa, to bym tam poszedł, wcisnął wam to wszystko w dół. Warrior, same warriory. Warrior, o. Warriorzy są wśród nas. Kolejne butki zabrane. Tak. Tam się nie musisz ruszać. Magi, magu, gdzie są państwo magowie jeszcze? Pani warrior. O, pan, czekaj, pan chce buty. Pokaż, mam je przy sobie, to jest idealna okazja, żeby panu wcisnąć coś. Co się dzieje? O, co ty chcesz? Nie wypuszczcie spokoju, tam siedzi. Coś w lasu teraz siedzi. Warrior, już prawie secik. Stój! A mogę wcisnąć. A zobaczmy, kto w barze siedzi. Warrior. O, warriorzy sami. Warrior. No nie, gdzie ty magowie? Te magowie się pokazuje dopiero po południu. Znaczy, jak jest. Znaczy. Po południu. Czyli buty się skończyły? To wygląda. Magowie, gdzie tu są magowie, panie warrior? Nie. Warrior. Warry. No nie spodziewałem się. A może był jakiś maki kupił coś, zobaczmy ile co mamy. Czapkę, rękawiczki sprzedaliśmy. To żeśmy szału nie zrobili, innym słowem. A nie. Kupam buty, bo takimi tu leżą i. Menda. Może pani kupi buty. Takie ładne, idealne pod kolor włosów. No dobra. Uznałem, że tego tekstu o włosach nie było. O może pani, o pani, już pani ma rękawiczki, to może buty do zestawu, nie. A, pan kupił sobie buty, akurat kupił, co za pech. Buty się, bo widzę, kończą, bo boty zaś nie poleciał. O, magu, a nie, wróć, idzie kupić, może coś kupi sam od siebie. A co za menda, szedł i zawrócił. Stój. No. Od razu pan wygląda lepiej w tym. W podomce. Warrior, nie chcę kupić butów. A za 22 sekundy zrobi się dzionek. Normalnie południe to będą lepiej. Chyba magowie się pojawią. O. Magu, stój. Na ramieniczki. No i Jezu, przestańcie te buty rzucać, bo już widzę, bo tu już nie ma, te buty się skończyły. No nie, co z tymi magami dzisiaj jest? O, ma. Kalesony, idealne. Warrior. No nie, tych warriorów trzeba wrócić z potem, bo tutaj jednak magowie to jest większy problem. Stój, cholero. No nie, to. Warrior. Wariat. No mag. Wreszcie mag. Jeszcze nie kupił.
No nie, to za perfidni ludzie. Aż muszę zobaczyć, co on na sprzedaż, czy co jeszcze muszę im sprzedać. Pasek i buty, no kurde, ludzie, bierzcie. Stój. Myślałem, że Mac. Nie, już przestaję brać te questy na magu, bo to widzę, to jest bardzo uciążliwe. Warrior, no nie. Gdzie oni są? A, to był Mac, który nie chciał ze mną rozmawiać. Mac, bierz ten pasek. I Mac, bierze buty ode mnie. Nie wziął butów ode mnie. Nikt nie biegnie. O dziwo, nikt nic nie kradnie. Jestem pod wrażeniem. Mac. Pani, weź te buty ode mnie. No wreszcie. Wreszcie pozbyłem się tego questa. Nie idę więcej już questa dla magów. Nie. To jest zbyt uciążliwe. Jak ja mam tu questa? O. Questa za ten secik. Dobra. Czyli bierzemy tak. Tak. O. No i dobra. Pani. Widzę, pani się dobrze cieszy. Może na ramiczki nowe. O. Od razu pani lepiej wygląda. Pani, może dla pani też coś jeszcze będzie? Secik? O. Do secika jeszcze daleko pani brakuje, ale już jest pani bliżej niż dalej. A dla pani, co tu możemy sprzedać? Pani nic nie ma, ode mnie już kupione to spodnie na dupę. Nie chciałam się. No teraz magowie idą, teraz po co? Warrior, witam pani. Spodnie? Dobra, nie lubię siedzieć w barze i na przykład biorę z baru ode mnie. O, sprzedaliśmy portki. Ciągle za mało. A teraz magowie chodzą, teraz wy sobie możecie. O. Panie, witam. To pan tu nie ma paska ode mnie. I nie ma nadal. Dobra, zobaczmy. Ile żem strzelał, bo mi się już popieprzyło. Pasek, buty i rękawiczki jeszcze. Nie wzięła. Co za małpa. Może pani coś weźmie ode mnie? O, dobra, dziękuję. Zapraszam ponownie. Witam. Paseczek? Nie. O nie, to jest mag. Oczywiście teraz magowie sami chodzą. Stójżesz. Aha. Klient, który nie chce ze mną gadać. Kolejny. Mag. Mag. Magowie wychodzą pod wieczór. O, Warrior idzie do mnie. Pan weźmie. Tak wziąłeś, że nic nie wziąłeś. Po co za lumpy jedne? Witam pani. Paseczek? A może pan weźmie paseczek ode mnie, bo już...
No, zostały mi tylko buty chyba i rękawiczki na sprzedaż jeszcze, niedobrze. Witam pana. No, dobra, quest zaliczony, bo już się bałem, że się nie uda. Witam pana, może nowy mieczyk? O, da co pan lepiej wygląda. O Jezuniu. Kurde, coś jednak tragicznie to idzie. Przecież ten burdel nie ma jakiegoś większego niż zwykle. No, dziwo nie ma. Tutaj? Dziwo, wszystko leży jak powinno. Dobra, prawie leży jak powinno. Coś nam wyszło z tego co widzę. Chyba białe buty. Nie, białe buty jeszcze jest. Po prostu on tak super szybko odradza, znaczy odstawia na półki. Czasem mi się zdaje, że... Zdaje mi się, że po prostu już nie ma, a on po prostu takie tempo ma. Mak, teraz Mak przyszedł. Pani, witam. O, jak pięknie. Wario, Wario. Ej, łysy, 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 chodź tu, pogadamy. Masz tu klatę. No. Klatę. Ty masz sportki? No, ale nie chciał wziąć. Niewdzięcznicy. Mam coś na morze? Mam coś magowego? A nie, odłożyłem. Witam pana. Zmierza do mojego sklepu, to ich idzie. Mak, to nie. A tu już jest od razu. Łysa kobieta. Jakiś błąd widzę, że ma. No popatrz, myślałem, że dzisiaj nie będzie żadnego złodzieja. Przerwał mi kurde sprzedaż. Takim mędziesz. Drewniane buty. Dobre. Sekund, szybko. No nie, jest ani magowie, no co za kurde złośliwość. Mak. Stój, Mak. O, warrior. Co się nazywa sprzedaż w locie? Zdążyłem. Zdążyłem wcisnąć jeszcze tyle, ile zdołałem. No nie, no kurde, przecież te buty są na stanie. Ty rozpierdzielasz. Właśnie tych butów nie ma na stanie.
latte. Dun. Dun, 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 dun. No i dobra. Dobra, budki, ale lądują tu. Dobra, ten... Oho, tu mamy. No dobra, to co leży? No nie. Czapka leży na glebie. Różka leży na glebie. No nie. No i dobra. Więc tym akcentem możemy kończyć naszą dzisiejszą przygodę w świecie gry Shopping Keep. Czyli... Więc zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Redox, cześć.